Zadanie 6. Zastąp kwadraciki odpowiednimi liczbami. Popatrzmy najpierw na podpunkt A. I tutaj pada pytanie. Liczba 60 jest ileś razy większa od 30. Jak to należy policzyć? Liczbą 60 musimy podzielić na 30. 60 dzielone na 30 to jest 2. Dlaczego? Bo popatrzmy, jeżeli dwójkę i liczbę 30 przemnożymy przez siebie, to uzyskujemy liczbę 60. Czyli tutaj w miejscu kwadracika należy postawić dwójkę. Widzimy zatem, że liczba 60 jest dwa razy większa niż liczba 30. Popatrzmy teraz na podpunkt B. Liczba 10 jest ileś razy większa niż 40. Jak to sprawdzić? No, podzielmy sobie liczbę 40 na 10. Jeżeli podzielimy 40 na 10, to uzyskamy 4. Jak to sprawdzić? No, Jeżeli liczbę 4 i 10 przez siebie przemnożymy, to uzyskujemy liczbę 40. Czyli tutaj w miejsce kwadratu wpisujemy 4 i widzimy, że liczba 10 jest 4 razy mniejsza niż liczba 40. Przeanalizujmy teraz podpunkt C. Liczba 15 jest ileś razy większa niż liczba 5. I tutaj musimy liczbą 15 podzielić na 5. To jest proste działanie, tutaj uzyskujemy 3. Widzimy zatem, że liczba 15 jest 3 razy większa niż liczba 5. No i ostatni podpunkt w tym zadaniu. Liczba 12 jest ileś razy mniejsza niż liczba 36. W jaki sposób możemy znaleźć tę wartość? No, oczywiście musimy liczbą 36 podzielić na 12. Ja wiem, że to jest 3. Ale jak do tego dotrzeć? Popatrzmy, zastanówmy się. Jeżeli będziemy mieli 12 plus 12, to to jest dokładnie to samo co 12 razy 2. I teraz dodajmy sobie, jeżeli nie umiesz tego policzyć w pamięci, jeżeli nie widzisz tego, że to jest 24, to już pokazuję, jak sobie z tym poradzić. Możemy zapamiętać, czy możemy w zasadzie zwrócić uwagę na to, że liczba, 10, znaczy liczba 12 to jest dokładnie to samo co 10 plus 2. Czyli zamiast zapisać tą dwunastkę, ja zapiszę 10 plus 2. Czyli tutaj sobie zapiszmy 10 plus 2 przepisuję tutaj tego plusa i znowu zamiast zapisać tą dwunastkę, zapiszę tutaj 10 plus 2. No to zapiszmy 10 plus 2. I teraz dodamy do siebie te dwie dziesiątki. 10 plus 10 to jest 20 i 2 plus 2 to jest 4. 20 plus 2 to jest plus 4, przepraszam, 20 plus 4 to jest 24. Czyli widzimy, że 12 plus 12, czyli 12 razy 2, to jest dokładnie to samo co 24. Czyli widzimy, że no, uzyskaliśmy tutaj mniejszą liczbę niż 36. W związku z powyższym, zastanówmy się, ile to jest 12 plus 12 i plus 12. My wiemy, że 12 plus 12, a wiemy to z tych obliczeń tutaj wcześniejszych, że 12 plus 12 to jest 24, czyli my tutaj jeszcze do 24 musimy dodać liczbę 12. No i teraz zwróćmy uwagę na to, że liczba 24 to jest dokładnie to samo co 20 plus 4, czyli ja tutaj sobie zapiszę 20 plus 4 po znaku równości, czyli tą sumą zastąpiłam liczbą 24. I wiemy oczywiście, że liczba 12 to jest to samo co, 12, co 10 plus 2, czyli tutaj sobie zapiszemy plus 10 i plus 2, to się równa. Tutaj może zrobimy inaczej, ja bardziej na lewo napiszę ten znak równości. Dodajmy teraz 10 i 20. 20 plus 10 czy 10 plus 20 na to samo wychodzi. Daje nam to 30, no i teraz 4 plus 2 to jest 6, czyli mamy tutaj 30 plus 6, czyli 36. Widzimy zatem, że 12 plus 12 plus 12 Daje nam 36. Tylko pamiętaj o tym, że 12 plus 12 plus 12 my również możemy zapisać jako 12 razy 3. Dlatego właśnie, jeżeli liczbą 36 podzielimy przez 12, to uzyskujemy liczbę 3. I liczbę 3 tutaj musimy wpisać teraz ten kwadrat. Liczba 12 zatem jest 3 razy mniejsza niż liczba 36.